najnowszym wydaniu Wiadomości Non-Stop m.in. zaprawy neonikotynoidowe dopuszczone w uprawie buraka. Izby rolnicze wnioskują o zmianę metodyki wyliczania dochodu z hektara. Nie będzie zakazu żywienia zwierząt paszami GMO. Ceny zbóż, kukurydzy i rzepaku na bardzo stabilnym poziomie. Zaprawy neonikotynoidowe dozwolone w uprawie buraka cukrowego w 2019 roku. Na wniosek Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski wydał stosowne zezwolenie. W Polsce dotyczy ono dwóch preparatów. Decyzja związana jest z promowaniem zrównoważonego rolnictwa, którego jednym z celów jest zminimalizowanie ilości zabiegów środkami ochrony roślin przy zachowaniu opłacalności produkcji. Stosując te zaprawy w wczesnych fazach rozwojowych, no mamy to po prostu zabezpieczone. Natomiast gdy te zaprawy zostaną wycofane, no niestety będziemy zmuszeni stosować inne grupy, inne substancje chemiczne, no i po prostu nie skończy się to na jednokrotnym stosowaniu, tylko na wielokrotnym. Burak cukrowy uznawany jest za uprawę nieatrakcyjną dla pszczół, a same zaprawy neonikotynoidowe nie są dla owadów dużym zagrożeniem, szczególnie z uwagi na najczęściej uprawiane po nim zboża. Zaprawy neonikotynoidowe w uprawie buraka cukrowego pozwolą na zminimalizowanie stosowania środków ochrony roślin. Są również jedynym skutecznym sposobem ochrony upraw przed licznymi szkodnikami, co potwierdza Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego. Będziemy mieli wtedy mniej pracy w polu, mniej stosowania trucizn różnego rodzaju powschodowych. Moim zdaniem jak najbardziej. Powinno tak zostać jak jest. Należy te zaprawy stosować. Na pewno zaoszczędzi nam to i pracy, i mniej będzie truło środowisko. W przeciwieństwie do tegorocznego późno ogłoszonego zezwolenia dla zapraw neonikotynoidowych w rzepaku, które spowodowało duże zawirowania na rynku, plantatorzy buraka cukrowego informację otrzymają z dużym zapasem czasu potrzebnego na podjęcie odpowiednich działań. Polska jest jednym z 12 unijnych krajów, które nie poparły propozycji wycofania zapraw neonikotynoidowych ze strony Komisji Europejskiej w kwietniu 2018 roku i jednym z 5 krajów, które dozwoliły na ich stosowanie w roku 2019. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o zweryfikowanie metodyki wyliczania dochodu z 1 hektara przeliczeniowego przez Główny Urząd Statystyczny. Według GUS w indywidualnych gospodarstwach rolnych przeciętny dochód z 1 hektara w 2017 roku wyniósł 3399 zł, w 2015 roku wynosił 1975 zł, a w roku 2016 wzrósł do 2577 zł. Jak twierdzą rolnicy, prawie dwukrotny wzrost tego wskaźnika na przestrzeni 2 lat jest nieadekwatny do ich rzeczywistych zarobków. Według GUS-u nasze dochody rolników wzrastają w ostatnich latach bardzo, bardzo w dużej skali. A wiemy, że nic takiego w rolnictwie generalnie, ogólnie, nic się takiego nie zdarzyło, że tak dochody by mogły wzrosnąć. Nasze środki do produkcji wcale nie staniały, a wręcz przeciwnie. Tak jak tuczniki, mleko, utrzymuje się mniej więcej wszystko w jednej cenie. Zboża troszeczkę, no ale to dopiero w tym roku zdrożały. Jak wskazuje nasz rozmówca, taki stan rzeczy powodować mogą przestarzałe metody szacowania dochodu, ale także sami rolnicy. Jeżeli mają telefon i mają się wypowiedzieć o swoich plonach, o swoich, jakie uzyskali w swoim gospodarstwie, to niejednokrotnie zawyżają. I stąd później mogą wychodzić takie właśnie, no powiedziałbym, bzdury, które rolników później bulwersują. Dla wielu producentów rolnych zawyżony wskaźnik dochodu z 1 hektara przeliczeniowego uniemożliwia uzyskanie wsparcia z pomocy społecznej, stypendium socjalnego dla studentów czy świadczenia programu 500+ na pierwsze dziecko. Nie będzie zakazu żywienia zwierząt paszami GMO, który miał obowiązywać od nowego roku. Resort rolnictwa przygotował projekt ustawy wydłużający dozwolony termin stosowania genetycznie modyfikowanych pasz do końca 2020 roku. Na terenie Polski od 2013 roku obowiązuje zakaz uprawy roślin GMO, jednak prawo pozwala na import takich produktów. Polska rocznie importuje około 2 milionów ton modyfikowanej genetycznie śruty sojowej, która obecnie jest podstawowym źródłem białka w produkcji pasz. Nagłe wprowadzenie ustawy znacznie ograniczyłoby konkurencyjność krajowych producentów żywności. Szczególnie dotyczy to producentów drobiu, którego produkcja jest największa w Europie. Polskie produkty drobiowe mogłyby przestać być konkurencyjne cenowo na europejskich rynkach, ponieważ cena soi wolnej od GMO jest przynajmniej o 15% większa.
Odroczenie terminu wejścia w życie zakazu to czas na znalezienie zastępczych, wysokobiałkowych składników wykorzystywanych do produkcji pasz dla zwierząt oraz zmniejszenie krajowego deficytu białka paszowego. Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Rolnictwa o objęcie dopłatą do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich takich roślin jak słonecznik pastewny oraz facelia. Zależy nam na tym, aby w tych warunkach takich anomalii pogodowych, które nawiedzają nasze pola, rolnicy ubezpieczali swoje płody. Doszliśmy do wniosku, że dopłatami z budżetu Skarbu Państwa powinny być objęte wszystkie rośliny uprawiane przez rolników na większą skalę. Zarówno słonecznik pastewny, jak i facelia są roślinami, których uprawą rolnicy w naszym kraju są bardzo zainteresowani. Warto podkreślić fakt, że słonecznik można wykorzystać nie tylko jako roślinę oleistą, ale jest też jedną z tych kultur rolnych, która jest w stanie zastąpić importowane obecnie do naszego kraju białko roślinne, argumentuje związek. Według związku wprowadzenie dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia facelii byłoby zachętą dla rolników do większej dbałości o pszczoły. Jest to roślina miododajna i żeby się jej produkcja rozwijała, jak również żeby mogła być uprawiana na polach w celu zazielenienia, jak również słonecznika, który jest rośliną, która może zastąpić białko. Dlatego też te dwie rośliny po prostu zwróciliśmy się z prośbą o ujęcie ich w wykazie roślin, które można ubezpieczać z dopłatami z budżetu państwa. Ministerstwo Rolnictwa ustosunkowało się do złożonego wniosku. Otrzymaliśmy odpowiedź, która daje nam pewną nadzieję, że przy rozpatrywaniu ustawy o ubezpieczeniach te rośliny zostaną po prostu, znajdą się wśród roślin, które będą dotowane. Według Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych zarówno słonecznik, jak i facelia są wrażliwe na niekorzystne zjawiska pogodowe jak burza, deszcz, nawałny czy grad, które powodują osypywanie się nasion i dlatego powinny zostać objęte dopłatami do ubezpieczeń. Bardzo stabilna sytuacja na rynku skupu zbóż, kukurydzy i rzepaku. W ostatnim tygodniu ceny praktycznie się nie zmieniły, ale w kontekście ostatniego miesiąca mamy jednak niewielkie wzrosty. O 2 zł w ciągu tygodnia wzrosła średnia cena pszenicy konsumpcyjnej, podczas gdy w skali miesiąca mamy do czynienia z 1,5% wzrostem. Co ciekawe, jeden z punktów w Wielkopolsce płaci za tonę tego zboża aż 920 zł. W tym samym punkcie zawrotną cenę 890 zł osiągnęła pszenica paszowa. Średnia cena tego zboża w ostatnim miesiącu zyskała ponad 2%. W ciągu tygodnia odnotowaliśmy minimalny, jednozłotowy wzrost. Na niezmienionym poziomie w ciągu ostatnich 7 dni pozostaje średnia krajowa cena pszenżyta, która w skali miesiąca zyskuje ponad 1%. Maksymalna cena w Wielkopolsce osiągnęła poziom 790 zł. 2 zł w ostatnim tygodniu zyskała średnia krajowa cena jęczmienia. Miesięczny wzrost jest natomiast bliski 2%. W Wielkopolsce za tonę tego zboża można otrzymać nawet 900 zł. Na niemal niezmienionym poziomie w ostatnim tygodniu pozostaje żyto konsumpcyjne, które w ostatnim miesiącu zyskuje, ale tylko niespełna 1%. Ceny w kraju kształtują się w przedziale od 570 do 760 zł za tonę. W ostatnim tygodniu wyhamowały spadki kukurydzy suchej, która średnio w kraju zyskała złotówkę. Minimalny wzrost odnotowujemy również w skali miesiąca. O 5 zł spadła natomiast maksymalna cena za tonę ziarna. Wyhamowały także wzrosty cen rzepaku, których średnia krajowa, podobnie jak przed tygodniem, jest na poziomie 1600 zł za tonę. W skali miesiąca rzepak zyskuje ponad 1,7%. Maksymalna cena za tonę spadła natomiast z 1660 do 1635 zł.